Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torsto52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, lecimy z nowym kolejnym odcinkiem i dzisiaj myślę, że udamy się do Sagity. Mamy trochę punktów nauki, konkretniej 10 i chciałabym się nauczyć wytwarzania mikstur prędkości, żebyśmy mogli szybciej przemieszczać się po kolonii i ogarniać te wszystkie okolice, które zostały jeszcze do ogarnięcia. Okolice Sagity są dosyć niebezpieczne, są tutaj chyba na pewno wargi, jest na pewno jeden cieniostwór, są też owce i barany, ale to raczej nam tutaj nie pomoże. Tutaj wejdę, bo kojarzy mi się, że coś tu powinno leżeć, nic tutaj kompletnie nie ma. Tędy pewnie nie wyjdę, jak najbardziej, bo po co? Tutaj w ogóle, jak jest ten cmentarz, to mi się kojarzy, że możemy zejść na dół tego cmentarza, ale ile w tym jest prawdy, to nie pamiętam niestety. Ale możemy tutaj ogólnie rzecz biorąc wejść i zabrać sobie rzeczy. Jest złote naczynie, srebrne świeczniki, 2 i w sumie to chyba tyle. Nie mogę kliknąć żadnej z tych dźwigni. Jest też skórzany mieszek, którego bardzo łatwo pominąć i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten cmentarz. My ruszamy do lasu, gdzie nie jest aż tak bezpiecznie, jakby się chciało. Są szkielety gobliny, są pomniejsze szkielety i są również wargi. I są też krwiopijce. I tutaj jest ten grobowiec. Jest szkielet goblin. Ja jestem bardzo ciekawa, jak sobie z nimi radzę, bo jeżeli całkiem okej, to bym się ucieszyła. Potrafimy zabić warga, także chyba nie powinno być problemów ze szkieletem goblinem. Nie będzie żadnych problemów. Szkielety gobliny są takie jak praktycznie zwykłe gobliny, czyli niepotrzebnie siałam panikę. I 150 expa tak naprawdę można powiedzieć, że za darmo. Gorsze są szkielety. Nie wiem tylko jak z pomniejszymi, bo tam gdzie żeśmy się chyba bili, to były zwykłe, nie pomniejsze. Jest jeszcze jeden. Tam jest zwykły szkielet. To tam bym iść raczej nie chciała. Z tego co pamiętam, w okolicy Sagity kręcą się wargi. Tu są polne bestie w ogóle. Nie no, raczej przyjemnie. Gorsze są te wargi, bo one jak uderzą mnie w grupie, to może być bardzo ciężko. Ale łatwo tutaj iść do Sagity, żeby je ominąć, tak jakby, więc myślę, że skorzystamy z tej okazji. Tam są dalej krwiopijce wszędzie. Jest okej. Dobra. Przejdziemy sobie taką boczną drogą po prostu. Czy to jest szczaw? Nie. Znaczy jest szczaw. Smoczy korzeń. Dobra, tu są miejsca spoczynku. Nie interesuje mnie to za bardzo. Chciałabym wejść do tego. Tutaj konkretniej. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Są jakieś strzały. Tak jak już zdążyłam wspomnieć, to miejsce nie jest zbyt przyjemne. I co wy na to, ziomki? Okej, dobra. Fajnie jest. Roślina lecznicza. Dziękuję serdecznie. Zrobiła się burza. I tutaj... Tu jest właśnie ten przełącznik. Który nic nie spowodował? Są dwa. No właśnie, tak mi się kojarzyło, że tutaj da się wejść i niestety, ale tam dosyć przyjemnie to raczej nie będzie. Będzie chyba więcej szkieletów z tego co kojarzę i wszystkiego, czego nie chcemy bić. Co to było? Samodzielnie wykuty miecz. Jest też pochodnia i stary list. Przeczytajmy go w takim razie. Gdzie to jest? Stary list, pisany niepewną ręką. Zawiodłem. Płonne me nadzieje na zatrzymanie Inubisa na ścieżce dobra. Na początku sądziłem, że nie żyje, ale w starych kościołach Iwana drzemie jeszcze siła. Inubis jednak powstał z martwych i szuka zemsty na wygnanie przez prastary zakon paladynów. Towarzyszy mu wielu wyznawców, jak wojownik pokroju Inubisa mógł stać się tak zły.
Znalazłam w tej krypcie jego grób. Nie wiem jednak, czy zdołam przekazać komuś wieści o moim odkryciu. Piszę więc te słowa w nadziei na to, że zostaną odnalezione. Strzeżcie się, potężny nieprzyjaciel sięga po dusze sprawiedliwych. Inubis nie będzie ostatni. Niechaj Inos chroni wasze dusze, Iwan. No nie zapowiada się dobrze, że tu wlazłam. Chyba trochę za wcześnie tu przyszłam. Pożałuję tego, nie? Są szkielety. Dobra, nie jest tak źle. Coś zebrałam z niego, ale nie zakodowałam, co to było. Ała, przestraszyłam się. Oh my gosh. O mój bo... Nie, dobra. O kurde, dobra, wychodzimy stąd. Nie wchodzę tu w ogóle. W ogóle. Tak mi się właśnie kojarzyło, że ta krypta jest najbardziej spieprzoną rzeczą, znaczy się złudną. Dobra, wiecie co? Weźmiemy ten list. Jeszcze. Okej, już to wzięłam, dobra, akurat. Widzicie, jak pomyślałam od razu? Nie wchodzimy tutaj, bo tu jest naprawdę zguba totalna dla mojego życia. Tu trzeba wejść z najsilniejszą zbroją łowcy smoków, a nie z takim pipidustwem, co ja mam aktualnie na sobie. Jak stąd wyjść? Bardzo prosto. Dobra. Idę stąd. Idę żyć gdzie indziej. Dobra, tu są krwiopijcy, przeciwnicy w sam raz dla mnie. Jakiś kryt? Cokolwiek? No, tak się nie będę bawić, nie? Nie ma wargów? Nie ma na razie. O kurczę. Nie powiem, brzydko tu jest. Trafiliśmy na najgorszą pogodę, jaka może istnieć, żebyś do Sagity. Okej, tu jest wilk. Nie pogardzę. Jest też zwykły ścierwojad, też nie pogardzę, w sumie okej. Był walnięty delikatnie. Jest cieniostwór. No już się biliśmy z cieniostworem, więc nie powinno być problemów, ale kurde, nie nauczyłam się tych rogów jeszcze. Ale dobra, mówi się trudno. Przynajmniej będę miała z niego skórę. Dobra, zapiszemy się, bo tutaj gdzieś też te wargi właśnie stacjonują. I ja nie chcę się na nie nadziać. Naprawdę? Czemu ta polna bestia poszła jeść cieniostwora? Co ty robisz? Są wilki, nie wargi. Już jesteśmy u Sagity tak naprawdę. Chyba, że one były tam dalej.
niczego tu nie znajdę. Widzę na przykład smoczego zębacza. Ale to jest raczej normalna rzecz. Aktualnie przynajmniej. Do miasta portowego? Nie, leczenie lekkich ran. Chyba przestaje padać. Słyszałam jeszcze jednego cieniostwora. I tam widzę warga w oddali już. Do widzenia, panie smoczy zębaczu. Tu jest cieniostwór jeszcze jeden. O Boże! Chciałam powiedzieć, że mam szczęście, bo się zajmują sobą, ale jednak nie. Dobra, wczytamy się, bo znalazło mi się za dużo towarzystwa. O Boże Święty. Dobra, bo ja się nie zapisałam, widzę, przed tym smoczym zębaczem. Znaczy, po nim. Oła, bez sensu. Dobra, tam nie idę, bo tam jest już młyn, jeden wielki. Idziemy do Sagity wreszcie, bo nie mogę do niej dojść. Przynajmniej już nie pada. Okej, jesteśmy na miejscu. Przynajmniej mam już coś dla Sagity, ten aloes słoneczny. To się chyba tak nazywało? Słoneczny aloes? Tak jest. Dobra, nie będę już tych grzybów zbierać. Cześć, Sagita. Masz kuferki, widzę tutaj, fajne, a ja nie mam wytrychów. O, masz stół alchemiczny, to mi się bardzo przyda. Esencja, dwie rośliny, jeden nardest, zmieszanie tytoniu. Uważyłeś, czy ja to muszę naprawdę tak ważyć? Po jednej? Tak jest. Dobra, ale robimy. Chociaż wiecie co? Nie. Nie będziemy tego jeszcze robić. Esencję robiłam. Czyli to. Bo ona może mnie nauczyć jeszcze nowych rzeczy. Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. Kim jesteś? Widzę, żeś o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej Sagicie i jej leczniczych ziołach. Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. Okej. Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak, właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka. Dbaj o nią. Czy mogłabyś przekazać mi swoją wiedzę o ziołach? Interesujące. Ludzie nieczęsto mnie o to proszą. Chcesz więc zostać moim uczniem? Jeśli tak, będziesz musiał dowieść uczciwości swoich intencji. Od jakiegoś czasu pracuję nad bardzo rzadką miksturą z unikalnych ziół i soków. Jeśli zdobędziesz dla mnie brakujący składnik mikstury, zostanę twoją nauczycielką. Żaden problem. Co to za składnik? To niebywale rzadka roślina. Ziele zwane słonecznym aloesem. Poznasz je po intensywnym zapachu migdałów. Gdzie mogę znaleźć ten składnik? Ziele, o którym mówię, można znaleźć tylko tam, gdzie są odpowiednie warunki.
Odpowiednie gleby powstają jedynie na bazie odchodów czarnych troli. Dlatego właśnie zdobycie tego składnika jest dla mnie tak trudne. Rozumiesz chyba? W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak się za nim rozejrzeć. Cóż, życzę powodzenia w poszukiwaniach. No, mam już taki w kieszeni. Znalazłem słoneczny aloes. Dziękuję. Możesz mnie pytać o co tylko zechcesz. Super, dziękuję. Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? O której z mikstur chcesz posłuchać? Esencja many, ekstrakt. O kurde, ona leczy tych lepszych tych. Ja na razie bym chciała tą prędkości. Od jakiegoś czasu cierpię na dziwaczne drgawki. Potrzebuję pomocy. Widzę, że w twoim przypadku sen nie będzie wystarczającym lekarstwem. Naraziłeś się na czarne spojrzenie poszukiwaczy. Udaj się do Pyrokara, do klasztoru. Moje skromne leki nie wystarczą. Tak, trzeba przeprowadzić egzorcyzm. Wylecz mnie. Chwileczkę. Dobra, dziękuję. Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co cię interesuje? Masz słoneczny aloes, który nie wiem po co mogę od ciebie kupić, i przemianę w szczura oraz w jaszczurkę. Smoczy korzeń masz. Zębate ziele. W ogóle ile ja mam zębatego ziela? Mam tylko 4, czyli 4 mikstury prędkości. Zębate ziele bym od ciebie chętnie bardzo wzięła. Pytanie, czy ona będzie uczyła stałych mikstur? Nie pamiętam, czy tak się da w ogóle. Dobra, ale zębate ziółko to biorę. Co ciekawe, nie ma gobliniej jagody, tylko ma szczaw królewski. Przydałby się, ale na razie jeszcze się wstrzymam. I z tymi miksturami, na razie nie będę szaleć, bo... Na razie to mnie interesuje ta mikstura prędkości u Ignaza. Tylko wiecie co, możemy zrobić test. Zobaczymy, co ona mnie nauczy, kiedy ja się nauczę u niej ekstraktu. Spróbujmy. Dobra, ona mnie nie uczy nic takiego więcej. To ja nie chcę tego chyba. Chociaż przydałaby się ta esencja, bo jest większa. Czego potrzebuję do zrobienia tego? Ekstrakt, esencja. 2 rośliny lecznicze, rdest polny. Tych rdestów jest sporo. Rośliny lecznicze, ile ja mam tego? Mam tego bardzo dużo. Dobra, chyba było warto, wiecie? Esencja, ekstrakt, robimy to. Moment, ekstrakt czy esencja? Które to było większe? Esencja jest większa. Nie, ekstrakt jest większy. To ziele potrzebuje. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Na razie się wczytam, bo nie potrzebuję tego. Jakoś bardzo. Wrócimy do Tekli, a potem wrócimy chyba do miasta. Na razie jest tak, jak jest. I tak zrobiliśmy dla niej tak naprawdę mini zadanie, bo... I tak z tym aloesem nic nie można zrobić. On nie daje żadnych statystyk ani nic takiego, więc... Więc raczej wyszło i tak na nasze. Tu jest krwiopijca i to nie jedna. Dzień dobry. Tam jest ich więcej. Są wargi, jest wilk, smoczy zębacz. Tam mogę pójść jeszcze... O, tu jest poszukiwacz, okej, fajnie. Dobra, tego smoczego zębacza bym sobie zabiła, potem cieniostwora. Może te wargi? Jak już tutaj jestem, to bym mogła tu poekspić. Bo dlaczego by w sumie nie? Te wargi troszeczkę mnie niepokoją, ale tylko trochę. Wiecie, skoro jestem w stanie to wybijać, to może warto.
Jak mi wejdą kryty w cieniu stwora, to jest na 3 strzały. Tylko wiecie, zanim ja je wybijam, to ja powinnam się nauczyć chociażby wyciągania z nich rogów. No ale już niech będzie, już się rzekło. Jest warg. Mam nadzieję, że są tylko 2, bo z 2 jest szansa, że sobie teraz poradzę. O Boże. No tak, jest szansa, nawet całkiem spora. Tylko jakby mnie nie okrążały, tylko one to robią oczywiście specjalnie. To by było prościej. Pod wieżą Xardasa jeszcze zostawiłam te paskudstwa. No ale dobrze. Na razie to jedyne co, nie mogę się za bardzo tykać, to są szkielety, bo widzę, że mi to po prostu nie idzie wtedy kompletnie. No z wyjątkiem tych goblinów. Z takimi, wiecie, potworkami jak tutaj jest całkiem przyjemnie. Z poszukiwaczami też już idzie mi całkiem nieźle, bo ładnie wchodzi w nich kryt. I mam ładną ochronę na ogień. Chociaż oni teraz zauważyłam, że nawet nie zdążą mnie drasnąć za bardzo i już nie żyją. Dobra, wilki, krwiopice, jest ok. Polna bestia. Właśnie szkielet zabił mi polną bestię. To akurat nie dobrze. Zwykłe. Już wiem, gdzie nie idziemy. Masakra, naprawdę. Tu jest was całkiem sporo. Może mnie nie zaatakują. Nie powinny. Jak widać, mam tu ekspowisko w lesie. Dobra, nadpiszemy się gdzieś tu. Sporo chodzenia, sporo ekspienia. Jak dla mnie w sumie spoko. Zaraz wbijemy nowy poziom, jak tak dalej pójdzie. No jak najbardziej. To akurat dobrze. Dawaj, bezimienny, lecz się. Za to mi podziękujesz. Tu jest ten poszukiwacz. Pytanie, czy to był jedyny, czy był jeszcze drugi? Nie wiem, tu już jest w miarę bezpiecznie. Nawet już wiem, gdzie wyjdę. O Boże, kochany gościu. Gdzie mój kryt nagle jest? Hej, to było bardzo dziwne. I nawet nowy poziom od razu mamy. No i dobra, chyba już wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy konkretnie. Tutaj jest ta dróżka. Fajnie. Tamtego kuszy jeszcze nie mam. Także no musi sobie radzić jeszcze bez niej. Tam są jeszcze polne bestie na dole. Ale są też te szkielety tam niedaleko. Także na razie zostawimy to. Przenieśmy się do majątku ziemskiego. Tylko najpierw mana jest mi potrzebna. Do Xardasa, do przełęczy, do miasta, do majątku. Pójdziemy do Tekli. I wiecie co? Zastanawiam się, czy nie dać sobie w obrażenia krytyczne.
Czemu mam manę minus 4 niby? Nie wiem. Ale chyba dam sobie wkryta. Najlepiej by było dać w ogóle dwa poziomy, ale te mikstury prędkości mnie kuszą aż za bardzo jak na razie. Ty. Muszę się ich nauczyć. Naucz. Jeśli potrzebuję. Dobra, czaję. Co tu się stało? Już jesteś. Czemu teraz gra mi każe uczyć się po piątaka? Naucz. Mogę cię. Ale chętnie. Już jesteś. Ej, ale dziwnie. Tak jakby się nagle próg zmniejszył. Nie rozumiem chyba. Nie będę narzekać. Nie mów, że to nieprawda. Skorzystam, bo teraz mamy na tą miksturę prędkości w mieście portowym. Także oddamy te kligularz i możemy zmykać do miasta. Trochę muszę podrasować zręczność. Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki. Jednak na coś się przydałeś. Kto opowiada takie rzeczy? Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Nikt nie chce wiedzieć. Słyszałam, że pomogłeś Bennettowi. Dobra robota, chłopcze. Nie można. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Nic już nie zostało. Przyjdź później. To jest możliwe. Czemu ona dała mi gulasz za pomoc Bennettowi, a nie za pomoc jej? Trochę dziwnie. Zbroja, lokaj, krwawe, bandyci. Przydałoby się jeszcze podekspić troszkę, tylko do miasta portowego? Chyba tak. Kolejny serafis zjemy. Miasto portowe. Tak, bo pójdziemy najpierw do Ignaza. Nauczymy się mikstury prędkości. A później pójdziemy jeszcze dalej. Niczego zatrzymać dla siebie. Tylko już źle idę. Nie wiadomo już, komu można ufać. Tędy będzie dobrze. A będzie jeszcze gorzej. No nie powiem. Troszeczkę jest chodzenia, dlatego te mikstury prędkości są dosyć istotne. Przyda się nam to. Cześć, Ignaz. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Co chcesz wiedzieć? Miksturę prędkości. Czego możesz jeszcze mnie nauczyć? Co chcę? Esencję many. Nie, dziękuję. A oddasz mi stół na chwilę? Dziękuję. Czego ja potrzebuję? Jedno zębate, jeden nerdest. Robimy. Robimy jak najwięcej tego, bo mi się to przyda teraz. I zaczynamy to pić. I z tego korzystać. Robimy wszystkie, tyle ile mogę. Czym? Nie mam menzurek. Dawaj mi menzurki. Ignaz, pokaż towary. Wiesz co, dawaj wszystkie. Tak myślałam, że mi brakło menzurek. Nie wiem, ile jeszcze mam zębatych ziół. Chyba jeszcze jedną mogę zrobić. Jak stoję z zębatym zielem? Już chyba nie mam. Mam jeszcze dwa. Dobra, robimy to. Najwyżej tego później pożałuję, ale wątpię. Wątpię, bo teraz już, wiecie, mamy tyle kolonii do przebycia, że naprawdę mikstura prędkości się przyda. Szczególnie też, że może nas to uchronić przed śmiercią w wielu wypadkach. Dziękuję ci, Ignaz, za pomoc. No i okej. Mamy zadanie do zrobienia dla Lee, ale ja myślę, że wypijemy pierwszą miksturę prędkości i wyruszymy w okolice, gdzie nas jeszcze nie było. A konkretniej... Ło, jak dobrze. A konkretniej pójdziemy w okolice właśnie tych bandytów tam, w tej latarni. Teraz z mikstrą prędkości podejrzewam, że też byłby zdecydowanie mniejszy problem, żeby się ich pozbyć. Do Abuina miałam iść po wróżbę, ale aktualnie jak już mam miksturę prędkości zarzuconą, to już nie skorzystam teraz z tego. Naprawdę sama widziałam. Do Akila też powinniśmy iść, bo tam są też zadania do zrobienia.
Ale tutaj jest myśliwy. Ja jestem bardzo ciekawa, czego on uczy, bo kolejne punkty bym przeznaczyła właśnie w to. Tak sobie myślę. Jestem też w ogóle ciekawa, do ilu procent nas uczy Kord, jeżeli chodzi o walkę bronią. No i jak widzicie, tutaj jest ścieżka. I ja tutaj nie chodziłam jeszcze wcale. Słyszę ścierwojady. Mogłabym już z nich w ogóle tego nie zbierać. Co my tu mamy? A, to są te wargi, dobra. Kurde, tu jest jakiś cmentarz w ogóle, Boże Święty, co tu się dzieje? Ja tu przyszłam tak na luzie, bo mówię, tu same ścierwojady. No nie do końca. Ale tu jest pan myśliwy. Ty też uciekłeś? Dlaczego tak uważasz? Inaczej po co byś tu przychodził? Przecież tu nic się nie dzieje. Więc co tu właściwie robisz? Jedynie tutaj odnajduję spokój. W mieście czuję się zniewolony i zaszczuty. Nie musisz pracować? Wszystko, czego potrzebuję, zdobywam sam. Robię strzały, a natura dostarcza mi pożywienia. A więc jesteś myśliwym? Można tak to ująć. Zabijam jednak tylko po to, by mieć co jeść, nie dla pieniędzy. Okej. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Proszę bardzo, może kawałek pieczystego? Chętnie. Proszę, najprzedniejszy udziec kretoszczura, według mojego własnego przepisu. Może mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Właściwie czemu nie? Mogę ci pokazać, jak się posługiwać łukiem. Tylko to? Pokaż mi, proszę. Ale on czegoś uczył wcześniej. Ale dno. Cześć. Czy mnie się tyle musiała ze ścierwojadem męczyć? W sumie mogłam tą miksturę wykorzystać w innym miejscu. Tak sobie teraz pomyślałam. Jest ciekawsze miejsce, żeby je wykorzystać. O, właśnie, tu są rzeczy. Ja tu powinnam dawno temu przyjść. Zwoje, mieszek, masakra. Ja tu nie byłam w ogóle. Jest nawet pierścionek. Ja się zastanawiałam, czemu ja nie mam żadnego pierścionka dalej. No to masz odpowiedź. Właśnie dlatego, że nie skorzystałaś. O, szczaw królewski. Dobra, fajnie, zajebiście. Co to za pierścionek znalazłam? Ochrona przed ogniem to miałam, do maksymalnej many. Czyli pierścionek dla maga, niekoniecznie dla mnie. Warto sobie przyjść tutaj, jak jest się magiem. Tych ziołek już nie będę zbierać. Wybywamy stąd. Tam jeszcze można odbić w drugą stronę od tych bandziorów. Najgorsze jest to, że chciałam się ich pozbyć, a widzę, że to nie jest wcale takie proste. No ale dobra, niech będzie. Coś czuję, że ta mikstura to mi się zaraz wykończy i nie będzie miło. Z tego, co mi gdzieś tak świta, dzwoni, to tutaj można też się przebiec w tę stronę. I tutaj akurat były właśnie potwory takie w sam raz dla nas. Może z wyjątkiem tamtego miejsca. No nie, olbrzymie szczury. Dobra, fajnie. Od kiedy tu jest tak bagniście? Nie pamiętam tego, ale wiem, że już nie mamy mikstury prędkości. Bagienne ziele też się przyda, żeby naprawić oko i nosa potem. Coś tu na mnie skwierczy, jakiś wilk.
Tak, nie pomyliłam się, tu są zębacze, faktycznie. No. Znowu deszcz pada w grze. Przez to się troszeczkę wszystko laguje. No dzisiaj odwiedziliśmy Sagittę. To jest ta rzecz, którą udało nam się w sumie zrobić. Tu jest kolejny ten, kapliczka. W sumie i tak bym tu przyszła, tak do mnie teraz dochodzi. Od kiedy wy atakujecie w grupie, przepraszam bardzo. Cześć, panie zębacz. I do widzenia. Z was tylko pazurki wezmę. I tutaj jest kapliczka. Co my tu mamy? Ognisty korzeń, szkielet goblin i mikstura. A tu się nie dało przejść? Dało się. Tu jest bodajże cieniostwór też w tym miejscu. Był tu zawsze? No jak najbardziej, że jest. Tylko... trochę inaczej się tam chyba schodzi. Dobra, przeżyłam. Tu są kolejne rzeczy. Dobra, zrobimy zapis. Wybaczcie, jeżeli gra trochę przycina, ale przez te opady deszczu tak niestety Gothic ma, że spadają klatki. Cześć. Ała! Dobra, a masz? Ale ja teraz marnuję te rogi, prawda? Pewnie strasznie. Sporo mikstur. Fajnie by było, jakby jakaś stała tu była. Sporo mieszków. Samodzielnie wykuty miecz, już drugi, który znaleźliśmy w dzisiejszym filmie. No i chyba to wszystko. Tutaj, jak widać, można przyjść tędy. Tylko ja nie do końca pamiętam, jak ta ścieżka... Właśnie, tam jest ta plaża, o której wspominałam. A, okej. Czyli co, zachodzimy teraz tych bandytów od tyłu, tak? Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Ale kurczę, przydałoby się, no. Jakby tak wziąć miksturę prędkości... zażyć i spróbować. Powinno pójść gładziej, bo będziemy mogli biegać. Doigrałeś. Okej, was jest tu troje. Masakra. Dobra, odbiegniemy trochę. Kurde, no. Na schodach. Oła. Czy ja zrobiłam właśnie głupią rzecz? Nie wiem. Dobra, tym się nie uzdrowię. Widzicie, co gościu robi? Podoba mi się to bardzo. Czemu bełty gdzieś latają skądś? Jakiś kryt? Cokolwiek? Ah.
No. Serio? Uch, dobra. Resztką skilla się udało. Dawaj mi to. Leczymy się. Dobra, fajnie. Przynajmniej coś pożytecznego się udało zrobić. Czemu tutaj nikt nie ma wytrychów? Ktoś mi to wytłumaczy? Kurde, kufer na wytrych, poważnie. Ja nie mam wytrychów w ogóle praktycznie. Bandyci powinni mieć tego od groma, ale tego nie mają. Tutaj w ogóle nic nie ma. Chyba, że klinowanie się. Dobra, najpierw wejdę może na wieżę. A potem zobaczymy ten kufer. Prawie wypadłam. Jest jakiś zwój. Mikstura, skórzany mieszek. I to tyle. To trochę słabo. Mam chyba tylko jeden wytrych, chyba że gdzieś zdobyłam, ale wątpię. Jak my stoimy z wytrychami? Tak, mam tylko jeden wytrych. Uff, na szczęście jest otwarta i jest tu 5 wytrychów. O, jak dobrze. I mam znowu sporo mieszków do otwarcia. Musimy to wszystko ogarnąć. Przynajmniej udało nam się co nieco zrobić. 10 sztuk złota. Dobra, czyli tutaj tereny są minimalnie ogarnięte. Przynajmniej mamy tych bandytów załatwionych. I tu jeszcze można pobiec... Tam jest ta plaża. Tylko tam chyba nie ma skipa, no bo co by tam robił? Tam nie chcemy schodzić. Pobiegniemy normalnie. No i od razu do Jacka można iść. Wiecie, nie chcę się teleportować, bo akurat bym do tego Abuina poszła najpierw. Jeszcze po wróżbę. A dopiero później bym poszła do Jacka. Żeby załatwić sprawę tych bandytów. No i nie wiem, czy coś więcej dzisiaj zrobimy. Prawda jest taka, że te odcinki schodzą na bieganiu tak naprawdę... Ej, ty! Nie wiem, bez sensu. Czy możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Super. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 250 monet. Dobra. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Wymusisz swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury oczekują cię. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Spodziewałam się czegoś lepszego. No i już nie mamy miksturki. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza dobra. Się, co następuje. Okej, żyjemy. Dobra, tam była mowa o tym, że Bennett jest niewinny. Super. Dalej nie byłam u Lemara. Nie wiem, czy... Musimy się nauczyć zręczności trochę więcej. Prawda jest taka, że mam aktualnie 12. Jakbyśmy wypili piątkę, to jest 20, ale potrzebujemy 30 bodajże. Co tam, Lares, w ogóle u ciebie? Słyszałem, że cię przyjęli. Mówią to i o... Gratulacje. Dzięki. Trudno mi w to uwierzyć. Chyba nic więcej. Ale mamy dla Jacka dobrą wiadomość. Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie.
Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. Wiedział o tym wcześniej. Naprawdę? Powinien był wiedzieć lepiej. Widzę, że nie chcesz iść. Myślałam, że muszę go odprowadzać, ale chyba jednak nie. Dobra, złoto Diega, zbroja pełzacza, lokaj, sekstans, krwawe puchary. Będę się lepiej trzymać. Tak sobie myślę, no jeszcze na farmę Akila by się przydało iść w kolejnym odcinku. Te pełzacze, no nie wiem, gdzie jeszcze mogą być pełzacze. Dobre pytanie, więc będę musiała poczytać. Boję się, że nigdzie już tutaj ich nie ma. No nie wiem. Zobaczymy. Moi drodzy, ja już nie będę przedłużać. Kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze w międzyczasie pójdę sobie do Bospera oddać skóry. Jeżeli Wam się film podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. No i co? I lecę montować dla Was ten film. Trochę pieniędzy mamy. Pokaż towary. Pokaż towary. Ja mogę mu jeszcze w sumie sprzedać trochę rzeczy. Na przykład chociażby... chociażby pazury. Chociażby... dobra, złote naczynie. Te blanty bym w sumie sprzedała, bo to jest sporo pieniędzy. Myślałam, że mam może jeszcze jakieś skóry topielca, ale niestety nic z tych rzeczy. Średni pancerz najemnika, skórzany pancerz, możemy to oddać. Do maksymalnej many nie będę nosiła, przed ogniem sobie zostawię. Tej runy nie mam zamiaru używać. Także od razu mamy więcej pieniędzy. No i co? I tak samo te bronie. Tą buławę mogłam zostawić. Kurczę. Dobra, już tam pies. Kusza. 20. Też jest podzręczność. Ale będziemy lepiej wyglądać z kuszą, więc sprzedam te łuki. I zostawimy sobie tylko i wyłącznie bełty. No i dobrze. I wypijemy tą miksturę wreszcie zręczności, bo i tak się nie będę jej uczyć. I szczerze mówiąc, to tego bylinia jagody też moglibyśmy zjeść. Bo ile by to mi dało zręczności? Mam ich 7. No, 24. Ja wiem, że tych roślinek się nie powinno jeść, ale nie interesuje mnie w ogóle zręczność, więc zjemy je. Po prostu. Będziemy mieli dzięki temu potem prosić, nauczyć się tych 30, żeby móc okradać. No jeszcze kradzież potem kieszonkowa będzie potrzebna. Mamy aktualnie 24 zręczności. Okej, no i możemy tak to zostawić. No to co? Kończymy. Do kolejnego odcinka, moi drodzy. Cześć.